praca to jest coś, co nadaje, no w dużej mierze to nie jest jedyny wyznacznik, ale sens mojemu funkcjonowaniu, organizuję mu świat. I wtedy, kiedy dla bardzo wielu osób praca jest no, tym przykrym doświadczeniem, które musimy wykonywać, żeby żyć, to praca jest dla mnie trochę sensem życia. Staram się być człowiekiem bardzo zrównoważonym i spokojnym. I rzeczy bardzo rozważnie, tak powiem, się nad tymi rzeczami namyślać. Ale być może to się bierze z tego, że mój okres czasu studencki był niezwykle burzliwy i bujny. W bardzo wielu wymiarach. I ciągle zresztą moich wielu przyjaciół to są ludzie z tego okresu. Bo to wtedy się takie przyjaźń nawiązuje. I tego było bardzo wiele. Wtedy też inny był sposób studiowania. Inaczej studenci spędzali czas, na to nakładało się jeszcze taki wątek politycznej aktywności. Mało świadomej, ale wtedy wszyscy protestowali, wszyscy rzucali kamienie, wszyscy unosili się patriotycznie. To nie było nic nadzwyczajnego, to wtedy był standard. Więc tych rzeczy było sporo. Powiem może o jednej historii, która jest humorystyczna, jak mi się zdaje, dotyczy bardzo znanych osób, ale oczywiście nazwisk tych osób nie będę wymieniał. Będąc studentem relatywnie krnąbrym i mało poukładanym, miałem bardzo trudny egzamin. Studiowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Administracji i z bardzo znanym profesorem, który dosyć, powiedziałbym, lekko traktował swoje obowiązki akademickie, przychodząc albo nie przychodząc. To dosyć charakterystyczne było dla uniwersytetów w owym czasie. I to był ostatni egzamin, który my mieliśmy zdawać, jako ci tacy studenci z ostatniej ławki. Tak zwanej oślej ławki. I czekaliśmy ileś kolejnych dni, to było zaraz przed wakacjami, a pan profesor nie przychodził, nikt nie wiedział, kiedy przyjdzie. I któregoś, to był chyba trzeci dzień czekania, bardzo mocno zdegustowani. Już pogodziliśmy się z myślą, że tego egzaminu nie będziemy zdawać i schodziliśmy w takim budynku, to były 3-4 piętra z kolegami. I jak się można domyślić, używaliśmy najbardziej nieleganckich słów, określając walory i przymioty tego pana profesora. I zeszliśmy tak 3 piętra niżej, już wychodząc na ulicę z tego budynku, nagle ktoś z tyłu podchodzi i mnie klepie w ramię. I to jest ten profesor, który cały czas dreptał wolno za nami. Podszedł do mnie i to było dla mnie zwykle urokliwe, ponieważ on mówi, wie pan, jest bardzo sporo racji w tym, co pan mówi. I następnego dnia spotkaliśmy się w zupełnie takiej atmosferze jak dżentelmeni, bez żadnych urazów. Odbył się egzamin. To bardzo duża klasa i to jest jeden z takich epizodów. Tych epizodów jest wiele, które utkwiły mi z okresu studiów. Jak to zwykle w życiu bywa, jeden znajomy powiedział drugiemu znajomemu, że jest taki młody człowiek, który nie bardzo wie, co sobie począć. I w takiej roli pojawiłem się w 1993 roku i rozpocząłem współpracę z panem profesorem Hausnerem. Pakowaliśmy nawet wspólnie, ile pamiętam, paczki, wysyłaliśmy listy, organizowaliśmy konferencje. Potem z tej roli takiego, powiedziałbym, trochę zagubionego, obserwatora tego procesu, tych rzeczy, które profesor podejmował, powoli przechodziłem w rolę osoby, która była udziałowcem po części, przynajmniej takie wrażenie wtedy odnosiłem, a w pewnym momencie zrozumiałem, że ta rola znów ewoluuje jeszcze w innym kierunku, mianowicie poczucia pewnej współodpowiedzialności za to, co się dzieje i za środowisko, więc tak te role się kształtowały w moim życiu zawodowym. Potem pojawiały się elementy eksperckie, badawcze, akademickie. I w istocie rzeczy zawsze starałem się swoje sprawy tak prowadzić, żeby te elementy się przeplatały. Znaczy, ja jestem osobą, która jest bardzo głęboko przywiązana do takiej idei, że siła środowiska tkwi w organizacji tego środowiska. I nawet wtedy, kiedy mamy zbiór indywidualności w tym środowisku, to te indywidualności muszą myśleć poprzez pryzmat środowiska. Zatem wtedy, kiedy przychodzi mi w tej chwili, przychodzi mi wypełniać funkcję dziekana, która w istocie rzeczy jest dosyć dużą mitręgą biurokratyczną, staram się każdy moment wykorzystywać po to, żeby nie zapomnieć o tych innych rolach, czyli rola badacza i eksperta. Te role są dla mnie komplementarne. Nasi absolwenci, nasi studenci, wtedy, kiedy coś ważnego w życiu chcą osiągnąć, no to muszą, tak powiem, posiadać pewne cechy, które po części da się wykształcić, po części po prostu te cechy się posiada, ale z takich kluczowych nazwałbym poczucie odpowiedzialności za rzeczy, które się czyni i chęć robienia rzeczy, które służą również innym. I bardzo często ja mam takie wrażenie, że wtedy, kiedy czynimy rzeczy, które służą innym, istotnie rzeczy najbardziej pomagamy sobie. I wydaje mi się, że to nasze środowisko próbuje takie wartości budować właśnie takiego zbiorowego myślenia, poczucia odpowiedzialności, pomagania sobie, życzliwości. No trzeba po prostu być, lubić innymi. Czyli wydaje mi się, że to jest klucz, że wtedy, kiedy ten warunek jest spełniony, to świat staje się o wiele prostszy.